Królewska służba. Służba, nie drużba. Foltest, opanuj się. Musisz podnieść podatki. Nie ma innego wyjścia. Witaj, Wiedźminie. Królu. Musimy omówić kilka spraw. Oczywiście. Skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Dostaniesz rękę królewnej, jak znam życie pół królestwa, gdy tylko wyciągnę kopyta. De Aldersberga i tak zabije Wiedźmin. Co takiego? Spokojnie. Zapłacimy, ile zażądasz. Jestem Wiedźminem, niepłatny mord... Dobra. 10 000. Nie przesadzasz, aby? Daj spokój, Foltest. Królestwo jest warte znacznie więcej. Szczeniak ma rację. Ech, trudno. Dostaniesz 8 000. Rozumiesz? Podatek dochodowy. Stoi. Zatem wszystko ustalone. Radowidzie, twoje wojska spacyfikują zakon w Redanii oraz na północnych rubieżach moich włości. Moje wojska ruszą z bratnią pomocą. Nie chcę żadnej kurewskiej bratniej pomocy. Jakoś to sformułowanie źle mi się kojarzy. Macie rozbić zakonników i wycofać się. Spokojnie, Foltest. Moje dzieci będą rządzić tym krajem. Nie zamierzam go niszczyć. Wasze miłości wybaczą, ale... Jeszcze chwila, Wiedźminie. Słucham. Porozmawiajmy o polityce i nie waż się tłumaczyć neutralnością. Sądząc po towarzystwie, w jakim się tu zjawiłeś, siedzisz w tym gównie po uszy. Życzenie króla jest dla mnie rozkazem. Dla chłopków z ulicy zakon bije się z moim wojskiem, ale nie daj się zwieść. To starcie między wielkim mistrzem a mną. Ten ambitny oszołom kierował wszystkimi poczynaniami Salamandry i celowo sprowokował powstanie. Co ty mówisz? Pomyślałem, że króla to zainteresuje. Zainteresowało żywotnie. Sukin syn atakuje mnie stalą, trucizną i magią. Pora dobrze wybrać sprzymierzeńców. Widzę, że ta słodka czarodziejka już cię zindoktrynowała. Sfinalizujmy naszą umowę, królu. Mogę służyć radą i wsparciem, moim i mojej magii? I twoich szanownych przyjaciółek. Możesz. Tylko nie zapominaj, Marigold, że to ja rządzę tym bordelem. Nie rób z siebie Filipy. Jesteś na to za ładna i za bystra. Scena godna obrazu. Król, czarodziejka i Wiedźmin jednoczą siły w walce ze złem. Jeśli będziemy dłużej zwlekać, de Aldersberg wymorduje wszystkich malarzy. Ruszajmy. A, jeszcze jedna sprawa. Wiedźminie? Jak się czuje Adda? Znacznie lepiej niż jako strzyga, to na pewno. Ale jeszcze długo będzie dochodziła do siebie. Wiedźminie, nie wiem jak ci dziękować. Cieszę się, że Adda żyje i ma się dobrze. Czy król mógłby zadbać o to, żeby przyjaciele Wiedźmina czuli się tak samo? Tak. Król może to Wiedźminowi obiecać. Chcę wiedzieć, kto za tym stał. To Devet doprowadził do przemiany królewny. Jak to? Zależało mu na zdobyciu wpływów wśród twoich wrogów. A to skurwysyn. Chciałbym go dostać w swoje ręce. Jego mocodawcy liczyli na to, że zmiana królewny w strzygę osłabi twoją pozycję. A Devet poniósł już zasłużoną karę. Cieszy mnie to. A teraz idź już. Niełatwo się przedzierać przez płonącą wyzimę. Ludzie widzą w nas tylko zabójców potworów. Słusznie. Nie wiedzą, że największą satysfakcję daje nam zdjęcie klątwy, odczynienie uroku. Miecz to ostateczność. Póki istniała szansa ocalenia królewny, musiałem spróbować. Było warto. Napiłem się. Temeria to jeden wielki bordel. Nie czas na rozmowy. Po główne i podymne zwiększyć o 3 grosze? Czyś ty na głowę upadł? Jeśli masz jakieś lepsze pomysły na zorganizowanie pieniędzy, to słucham. Skonfiskuję majątek zakonu. Foltest, opanuj. Służba, nie drużba. Nie ma innego... królewska służba. Z obowiązku płatnego składowania towaru. Dupa mi zlecił.
Rzekł wtedy mężny Foltest. Cny Radowidzie! Co ty pieprzysz, Jaskier? Spisuję na bieżąco wiekopomne wydarzenia. Wiernie i co do słowa. Foltest powiedział, skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Oj, Geralt. Za grosz w tobie wyczucia poezji. Jest prawda czasu i prawda legendy. Nigdy się nie zmienisz, co? Pióro jest silniejsze od miecza. Ty też się nie zmieniasz. Znowu biegniesz ratować świat, choć nikt cię nie prosił. Wybacz, ale muszę spełnić obowiązek kronikarza. Muszę to dokończyć. Rozumiem. Powodzenia, Geralt. Zejdź mi z drogi, Geralt. Nie chcę z tobą walczyć. Więc mnie do tego nie zmuszaj. Nic od ciebie nie chcę. Mam rozkazy do wykonania. Musimy uratować to królestwo. Oddając cywilów na żer mutantom? Nasi bracia więksi to nie mutanci, ale nowa rasa, nowa nadzieja. Ofiary są konieczne. To smutne, lecz nieuniknione. Rycerz płonącej róży, broniący potworów przed ludźmi. Jak nisko upadłeś, Zygfrydzie. Wyciągnij miecz i postaraj się przynajmniej umrzeć z godnością. Na nich! Ginie płonącej róży! Zakon zrzucił ostatnie maski. Wielki mistrz musi się czuć bardzo pewnie. Postawił wszystko na jedną kartę. Zmutowani rycerze zakonni terroryzują miasto. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Nawet Siegfried z Danel, pobożny rycerz, dał się omamić. De Aldersberg wie, że historię piszą zwycięzcy. Jeśli wygra, zrzuci winę na nieludzi lub króla. Musimy go powstrzymać! Chodźcie do środka, będzie bezpieczniej. Masz rację. Musimy się śpieszyć. Racja, to miejsce dziwnie na mnie wpływa. Witam! Jak ci się powodzi, krasnoludzie? Nie narzekam.
Na wojnie można nieźle zarobić. Tylko podatki złodziejskie król nałożył, niech to zaraza. To czemu tutaj siedzisz? Czemu? Nie widzisz, co się dzieje? Po ulicach biegają zakonnicy, żołnierze i skojatel. Sieką, kogo się da. Dla wszystkich zaś jestem zdrajcą, kurwa żmać. Rozumiem. W dodatku wszyscy mają głowy pełne przepowiedni, przeznaczenia, dziwnych znaków i innych bzdur. Nie ma do kogo gęby otworzyć. Przykro mi, ale muszę już iść. Bywaj. Zarobiłem co nieco, ale pewnie znowu mi wszystko zabiorą, przeklęte ludziska. Witajcie. Nie tylko was przygnała tutaj wojenna zawierucha. Nie zabawimy długo. Musimy dostać się do klasztoru. A więc jesteście z tych, którzy postanowili oddać się pod opiekę Wiecznego Ognia. Cóż, wasza wola. Ale nie ma sensu wracać teraz na ulicę. Zginiecie. Jest inna droga? Możecie spróbować przez drzwi w piwnicy. Dokąd prowadzą? Do innych piwnic. Powinniście w końcu znaleźć jakieś wyjście, ale nie gwarantuję, że to bezpieczna droga. Zaryzykujemy. Klucz powinien leżeć gdzieś tutaj. Zostańcie tu jak długo chcecie. Na dworze wojna i śmierć jadą pod rękę. Wiedźminie, ty tutaj? Wykonuję ważną misję dla króla. To się chwali. Ja również chciałem w tych trudnych czasach zaoferować Foltestowi swoje usługi w charakterze doradcy. Niestety nie zdołałem się przedrzeć przez płonącą wyzimę. Właśnie szukam przejścia w stronę klasztoru. Posłuchaj, zdołałem się wiele dowiedzieć o znanym powszechnie zjawisku dzikiego gonu. Opowiedz. W kulturze ludowej król gonu stanowi uosobienie śmierci. Odbiera duszę. Niekiedy występuje jako narzędzie przeznaczenia. Przeznaczenie? Dziki gon zwiastuje wojnę i nieszczęście. Ostatnio bardzo często widywany jest wokół wyzimy. Miej się na baczności. Muszę iść. Bywaj. Gdzie jest mój kot? Wiewiórki i zakon tak samo suche. Na bagnach żyć nam nie dają. No tak, wpadliście między młot a kowadło. Miałam sen białowłosy. Twoje przeznaczenie się wypełni. Przybyłam, aby ci przekazać te słowa. Nie bądź jak błotny żółw, który myli światła zadyb z migotaniem bagien. Zapamiętam. Witaj, Wiedźminie. Witaj. Boję się. Zgodnie z przepowiednią nadszedł czas pogardy. Co masz na myśli? Znasz przepowiednię Itliny, Wiedźminie. Słyszałem o niej, ale nie pamiętam szczegółów. W czasie wojny z Nilfgaardem ludzie mówili, że proroctwo się spełnia. Albowiem Itlina przepowiedziała, że ziemia spłynie krwią Ensit, krwią elfów. Mówili, że nadszedł wiek miecza i topora. Wiek wilczej zamieci. Znasz dalszy ciąg, Wiedźminie? Nie pamiętam. Oto przepowiednia. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i czas pogardy. Ted Dayret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu. Dość pesymistyczna wizja. Wiesz, co myślę? Wydaje mi się, że wszystko jeszcze przed nami. To dopiero początek. Być może. Wszystko zależy od nas. Bywaj. Niech wielka Melitele ma cię w opiece. Pani Jeziora chciała wiedzieć, jak się sprawuje nowy miecz. Musimy się śpieszyć. Racja, to miejsce dziwnie na mnie wpływa. Zarobiłem co nieco, ale pewnie znowu mi wszystko zabiorą, przeklęte ludziska. Nie chcę z tobą rozmawiać, morderco. Zabiłeś Vincenta, mojego ukochanego, choć nic ci nie zrobił. Carmen, posłuchaj, to nie tak. Byłam taka naiwna. Myślałam, że mogę się po tobie spodziewać czegoś lepszego niż bezmyślne zabijanie. Tyle słyszałam o dobrym Wiedźminie. Ale... Nie przerywaj mi.
Przez całe życie szłam pod wiatr, wszyscy rzucali mi kłody pod nogi, byłam popychadłem, najpierw ten drań Mikul i jego banda. Skrzywdzili cię? I to jak? Bardzo szybko nabawiłam się dużego brzucha, a wtedy mój kochany tatunio, chędożony kapłan wiecznego ognia, wyrzucił mnie z domu, więc co miałam zrobić? Zostałam dziwką w zimie, a teraz jeszcze straciłam jedyną osobę, którą kiedykolwiek kochałam. Przykro mi, Carmen. Wybacz. Może kiedyś ci wybaczę, Wiedźminie, ale nie dziś. Zbliżają się kłopoty. Wiedźminie, nie zabijaj mnie! Gadający gul. No właśnie. Widzisz, jestem takim mutantem jak ty. Urodziłem się z darem mowy i inteligencją równą ludzkiej. Znam wiele potworów, które są inteligentne i śmiertelnie niebezpieczne. Stanowię zagrożenie tylko dla tych, którzy ze mną zadziałają. Załóżmy, że ci wierzę. Uspokoiłeś mnie. Czemu tu siedzisz? Nie muszę już ukrywać się na cmentarzu. Tu jest bezpiecznie. Nocami wychodzę na ulicę. Mam jedzenia pod dostatkiem. Nie narzekam. A mieszkańcy tego domu nie mają nic przeciwko? Trochę się mnie boją. Tylko ta mała smarkula tutaj przyłazi i gada jak nakręcona. Muszę już iść. Bywaj. Thank you.
Spieszyć. Musimy się spieszyć. Wynoście się stąd! Nic od was nie chcę! W piwnicy były potwory. I tak zginę! Znajdą mnie! Dopadną! Opanuj się! Jak można się stąd wydostać? Ja nie mam zamiaru nigdzie iść, ale wy możecie spróbować oknem. Dzięki. Więc żyjesz. Twój widok sprawia mi ból. Mów jaśniej, nie jestem w nastroju na zagadki. Toruwielnie żyje. Wiem wystarczająco wiele, by za jej śmierć winić ciebie. Choćby z powodu zaniechania. Sam nie wierzysz w to, co mówisz. Potrzebujesz Toruwiel wyłącznie jako pretekstu, żeby znów wymordować jakichś cywili. Pokaż, że masz jaja i przyznaj to. Nie waż się szargać jej imienia, Dwan. Jesteś zaślepiony, Iwin. Złożysz każdego i wszystko na ołtarzu twojej ukochanej wojny. To nienawiść, którą podsycasz od lat, zabiła Toruwiel. Jeśli mam cię zgładzić, żebyś to zrozumiał, niech i tak będzie. Giń, Dwan! Wolne elfy! Wybiła godzina próby! Neni! Będziemy musieli trochę się pobrudzić. Jedyna droga do klasztoru prowadzi przez kanały. Zakon jej nie pilnuje? Nie przyszło im to do głowy. Widzisz? Zaląkł się tam Coigl. Może być naprawdę duży. Faktycznie, ostatnie dni zapewniły Coiglowi masę świeżego mięsa. Mam nadzieję, że nie zdążył się rozmnożyć. Nie sądzę, by znalazł partnerkę. Słyszałam tylko o jednym Coiglu. On nie potrzebuje partnerki. Jest obojnakiem. Ah!
Co Igl siedzi w kanałach gdzieś pod tą piwnicą? Jakieś rady od fachowca? Nie daj się zjeść. Pytałam poważnie. Trzymaj się poza zasięgiem macek. Co Igl to siedlisko wszelakich chorób. Jeśli znasz jakieś zaklęcia chroniące przed zakażeniem. Jasne. Ruszajmy. Jestem z tobą, Geralt.
Typowy widok w czasach zmian. Motłoch prowadzony przez szaleńca. Znowu ktoś za nich zadecyduje, ale tym razem to będziemy my. Nie chcę za nikogo decydować. Wolałbym, żeby sami zaczęli podejmować decyzje. Jesteś pewien, że oni też tego chcą? Przynajmniej będą mieli szansę. Od powietrza, ognia, głodu i wojny. Módlmy się. Wieczny ogień. Módlmy się. Brakuje mi już medykamentów. Co ja bym dała za maleńki flakonik naparu regenerującego zranione ciało? Nadużywasz mojej cierpliwości. Módlmy się! Módlmy się! Udało się, jesteśmy już bardzo blisko. W siedzibie zakonu znajdziemy Jakuba de Aldersberga. Triss, mam do ciebie prośbę. Skończyły mi się eliksiry. Musiałabym się teleportować. Ach, Geralt, co ty byś beze mnie zrobił? Poczekaj chwilę, skoczę do mojej pracowni i zaraz wracam. Let's go.
Jestem z tobą, Geralt. Stać! Przejścia nie ma! Rozkaz wielkiego mistrza! Muszę z nim pomówić. To sprawa wagi państwowej. Wynoś się stąd! Wielki mistrz nie przyjmuje! Wybaczcie, chłopcy, ale nie dajecie mi wyboru. Śmierć! Stać! Przejścia nie ma! Rozkaz wielkiego mistrza! Muszę z nim pomówić. To sprawa wagi państwowej. Wynoś się stąd! Wielki mistrz nie przyjmuje! Wybaczcie, chłopcy, ale nie dajecie mi wyboru. Spójrz, Geralt, na tych wszystkich ludzi. Ucztują przy moim stole, grzeją się przy moim ogniu. Są tacy szczęśliwi, z dala od wojennej zawieruchy. Popełniasz błąd, jeśli sądzisz, że na widok kobiet i dzieci zostawię cię w spokoju. Wiedźminie, nie mam zamiaru cię zwodzić. Nadchodzi białe zimno. Katastrofa, która pogrzebie świat pod śniegiem i lodem. Każdej nocy w proroczym śnie widzę lodowe pustkowia i śmierć starych cywilizacji. Znam przepowiednie Itliny. Kataklizm wydaje się nieunikniony. Królowie wolą wikłać się w lokalne wojenki, dbają jedynie o rozszerzenie wpływów. Elfy już dawno przeistoczyły się w terrorystów walczących o przegraną sprawę. Świat potrzebuje zbawcy. Męża opatrznościowego. Kogoś, kto roznieci w sercach bogi. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty zbawcą świata? Chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. Człowiek jest słaby, pełen skrupułów i wątpliwości. Stworzę nowego, doskonałego człowieka. Zahartuję go w wiecznym ogniu. To wszystko? Bo jeśli tak... Wątpisz? Nie winię cię, też miałem momenty zwątpienia. Teraz widzę jasno i wyraźnie. Moja wizja jest silna.
Rozejrzyj się. Tu spadną łuski z twoich oczu i zrozumiesz. Spodziewałem się czegoś innego niż kuglarskich sztuczek. Myślisz, że to iluzja? O nie, Geralt, to się dzieje naprawdę. Gdzie jesteśmy? Musisz to sam zobaczyć. Chodź za mną. Zobaczyłeś skute wiecznym lodem wieże w zimy. Rozumiesz teraz? Oszczędź mi tych bredni, Dealdelsberg. O co ci chodzi? Musisz zrozumieć mój plan. To przyszłość. Białe zimno już nadeszło, ścierając z powierzchni ziemi ludzką cywilizację. Jesteśmy u kresu wszystkiego. Czy powinniśmy upaść na duchu? Poddać się? Nigdy! Tej przyszłości można jeszcze uniknąć. Zachowaj swoją retorykę dla prostaczków. Wciąż nie rozumiesz. Wszystko, co na mój rozkaz robiły Zakon i Salamandra, miało na celu uratowanie ludzkości. Jesteś szalony. Jak każdy zbrodniarz, tłumaczysz się wyższym celem. Wrócimy jeszcze do tej rozmowy, ale najpierw musisz nauczyć się pokory. Macie tutaj wiele niespodziewanych spotkań, Geralt. Triss? Skąd się tu wzięłaś? Jesteś silniejszy niż zakładał Wielki Mistrz. Przywołałeś mnie tutaj. Jak? Wielki Mistrz się myli. To nie jest przyszłość. To wizja przyszłości uwięziona w jego umyśle. Zaprosił cię do środka, a ty przyniosłeś ze sobą własne wizje i zjawy. Czyli to nie dzieje się naprawdę? Nie jesteś w żadnym realnie istniejącym miejscu. Ale to coś więcej niż sen. Jeśli tutaj zginiesz, śmierć będzie jak najbardziej rzeczywista. Ruszajmy więc. Użyczę ci swojej magii. Będę przyzywać błyskawice. Za nami postępuje zabójcza śnieżyca, a za nią nie ma już nic. Tylko śmierć. Wkrótce go dopadniesz. Nie zaprzestawaj pościgu.
Nie zmieniłeś się, Wiedźminie. Znowu pojawiasz się znikąd i zabijasz ludzi. Ty też się nie zmieniłaś. Mącisz jak zawsze. Jakich ludzi? Ty, małpoludy, to wszystko, co zostało z ludzkości. Nędzne, godne pogardy zwierzęta. Niektóre z nich są moimi prawnukami. Nie wiedziałem, że to ludzie. Białe zimno odarło ludzi z pięknych szat. Zostały bestie myślące tylko o jedzeniu i rozmnażaniu. To już nie są ludzie. Poza wyglądem niczym się nie różnią od tych wieśniaków, przed którymi mnie uratowałeś. Kierują się najniższymi instynktami. Jestem ci wdzięczna. Podejdź, Geralt. Mam dla ciebie dar. Widzę, że spotkałeś już naszych zdegenerowanych prawnuków. Rozumiesz już, dlaczego nie wolno ci przeciwstawiać się moim planom? Wciąż nie powiedziałeś, co łączy zmiany klimatyczne z twoimi zbrodniami. Wiedziałem, że białe zimno nadciąga. Tylko plan na wielką skalę, plan realizowany bez wahania, mógł ocalić ludzkość przed tym, co ujrzałem w wizjach. Aż tak ufasz własnym snom? Zbyt wielu uzdolnionych przepowiadało białe zimno, żeby traktować to jak zwykłe rojenia. Globalne ochłodzenie jest przeznaczone temu światu. To fakty. Po co więc walczyć? Byłem pewien, że kto jak kto, ale ty mnie zrozumiesz. Powtarzasz przecież często, że każdy jest kowalem swojego losu. Ja wziąłem na siebie brzemię zmiany przeznaczenia całej ludzkości. Czyli odebrałeś im prawo do decydowania o sobie. Nic nie rozumiesz. Ciągle słyszę zawodzenia tych, którzy zginęli w kataklizmie. Staw im czoło, a poznasz mój ból. Mordercy nigdy nie zaznają spokoju. Wiesz o tym, Wiedźminie. Takie refleksje zawsze przychodzą za późno. Myślisz, że miałam jakiś wybór? Nie wiesz, jak to jest, gdy silne uczucie kieruje każdym twoim krokiem. Wiem, jak trudno działać wbrew uczuciom. Jesteśmy zabawkami w rękach losu. Zanim więc rzuci nas w inne miejsca, chciałabym, żebyś przyjął mój dar. Za chwilę otoczy cię magiczny całun, dzięki któremu zyskasz siły życiowe, podczas gdy twoi przeciwnicy będą je tracić.
Zrozumiałeś wreszcie, uparty wiedźminie? Ludzkość ma zginąć, a ci, którzy ocaleją, staną się jak zwierzęta. Temu miał zapobiec mój plan. Jaki plan u diabła? Nie powiedziałeś jeszcze nic konkretnego. Zimno nadciągnie z północy. Ludzi może ocalić tylko masowy eksodus na południe. Wyobraź to sobie. Wszystkie narody połączone w jednej wędrówce. Z tobą na czele. Jestem do tego przygotowany. Widzę przyszłość. Ludzie mnie szanują. Byłbym dobrym władcą. Oczywiście najpierw trzeba było pozbyć się wszystkich, którzy chcieli temu przeszkodzić, zwłaszcza nie ludzi. Skąd ta obsesja na punkcie innych ras? W walce o ideały nie ma łatwej drogi. Zostałem przyparty do muru. Muszę ocalić ludzkość za wszelką cenę. Znasz powiedzenie: cel uświęca środki. Znam. Jesteś żałosny, D'Aldersberg. Bredzisz, jakbyś wierzył we własne kłamstwa. Widzę, że dalej nie rozumiesz. Nie ludzie nie są celem, lecz środkiem. Jeżeli tak bardzo brzydzisz się ludźmi, zostawię ci do towarzystwa moje nieludzkie sługi. Powinniście się polubić. Wiele was łączy. Myślałeś, że można stać z boku. Nie mam zamiaru zajmować się polityką. Jestem neutralny. Walczyliśmy za tych, których kochamy. Możesz pogardzać naszym poświęceniem, bo nigdy tego nie zrozumiesz. To nie twoja wina, Geralt. Jesteś automatem stworzonym do zabijania. Nie miałeś wyboru. Twój czas już minął. Jesteś reliktem przeszłości. Dawno powinieneś odejść. Nie ma już dla ciebie miejsca. Złóż broń, czas odpocząć, Geralt. Jakubie, miej odwagę przemawiać do mnie twarzą w twarz. Nie chowaj się za iluzją i zjawami. I tak cię dopadnę. Nie będziesz miał okazji. Thank you.
Nie warto jest... Jakub... Nie... Tylko uda. Uparty jesteś, Geralcie. Przydaliby mi się tacy jako pasterze moich owieczek, jako ich obrońcy podczas długiej wędrówki w pierwszych latach zimy. Odpuść sobie te wątpliwe komplementy. Kazałeś zrabować nasze tajemnice z Kaer Morhen. Wykorzystałeś je do najgorszych celów. Wiedźmini mieli być strażnikami ludzkości, ale okazali się słabi. Wiem, że brzydzicie się swojej postaci, boicie się bólu mutacji. Potrzebowałem kogoś, kto udźwignie brzemię obowiązku wiedźminów, ale bez wad, balastu uczuć, bez ludzkich słabości. Uważasz, że bezrozumne potwory pozbawione są wad? Żal mi ciebie. Strach zmącił ci umysł. Moi zakonnicy się nie wahają. Patrz, Geralt. Ludzie, potwory. Jak łatwo się pomylić. Łatwo, wasza wysokość. Wierz mi, znam się na tym. Wielki mistrz jest szaleńcem. Potrafię to rozpoznać. Nawet ja nie odważyłabym się realizować jego planów. Musimy go powstrzymać. Pani, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Masz klasę, Geralt, a to rzadkość. Mam kaprys walczyć u twego boku. Lepsza zabawa niż na przyjęciu w Narakorcie. Lepsza zabawa niż na przyjęciu w Narakorcie. Thank you.
Tutaj musimy się rozstać. Dlaczego? Zbliżamy się do serca jego wizji. Tutaj Wielki Mistrz sprawuje nad wszystkim kontrolę. Dalej musisz iść sam. Do zobaczenia, Triss. Wrócę. Powodzenia, Geralt. Żegnaj. Teraz rozumiesz? Czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralcie, otwórz oczy, zrozum! Gdyby nie obawa, że uciekniesz, zaprowadziłbym cię do szpitala Lebiody. Leczą tam takich jak ty. Niby jesteś bystry, ale w dalszym ciągu nic nie rozumiesz. Ścigając mnie, udowodniłeś, że mam rację. Zmierzyłeś się z niebezpieczeństwami, jakie czekają ludzkość, i przeżyłeś. Jakubie de Aldersberg, sen się kończy. Śpiesz się z tłumaczeniem, chociaż to niewiele zmieni. Jeszcze jest czas, możesz zmienić zdanie. Wyobraź sobie tysiące ludzi przemierzających skute lodem pustkowia. Czy dałbyś radę ich obronić? Ty i garstka pozostałych przy życiu wiedźminów? Pełnych wątpliwości? Takich jak Berengar? To niemożliwe. Tylko bracia więksi są w stanie tego dokonać, ale potrzebują dowódców, nauczycieli. Potrzebują kogoś takiego jak ty. Zrewanżuję się propozycją. Poddaj się, de Aldersberg. Wycofaj z wyzimy swoich mutantów i ukosz się przed królem. Uratujesz wiele istnień. Jesteś bardzo pewny siebie. Udzielę ci lekcji. Bolesnej lekcji. Oh!
Salamandra dogorywa. Niebawem będzie tylko wspomnieniem. Salamandra nic nie znaczy. Była tylko cząstką chaosu. Narzędziem szaleńca, którego przed chwilą zabiłeś. Wciąż nie znasz swojej przeszłości. Nie wiesz, dlaczego przywrócono cię do życia. Nie odnalazłeś swego przeznaczenia. Słowa, słowa, słowa. Zawsze sprawnie się nimi posługiwałeś, maskując niepewność i strach. Obiecałem ci kiedyś, że będę za tobą kroczył. To bełkot zjawą. Mów czego chcesz, albo znikaj. Spójrz na swe czyny, Wiedźminie. Stałem za twymi plecami, gdy przybyłeś do Kermoren, zwiastując upadek. Obserwowałem cię, gdy sądziłeś mieszkańców w Podgrodzie i odszedłeś, zostawiając za sobą krew i ogień. Sprowadziłeś śmierć na Raymonda, narażałeś żen i niewłasnych celów. Z każdym twoim krokiem rasta chaos. Zostawiłeś za sobą dziesiątki istnień, zaszlachtowanych wiedźmińskim mieczem. Współtworzyłeś podwaliny żelaznej dyktatury fanatyków zakonu. Opuściłeś Wyzimę, zostawiając za sobą chaos, tylko po to, by sprowadzić zagładę na odmęty. Każda twoja decyzja pociąga za sobą dalsze zniszczenia. Każdy wybór prowadzi do większego zła. Wyzima płonie. Zakon i Skojatel wykrwawiają Temerię. Czy neutralność nie zaczęła nagle smakować gorzko? Przestań. Nie broń się, Wiedźminie. Jesteś zwiastunem burzy. Idealnym narzędziem zniszczenia. Gdziekolwiek idziesz, postępuje za tobą śmierć i chaos. Zarówno teraz, jak i przed laty. Zaakceptuj to. Nie broń się. Dokończ to, co zacząłeś. Oddaj mi kolejnego człowieka, którego życie zniszczyłeś. Jakub de Aldersberg jest mój. Przeciwstawiasz się mnie. Czuję twoje zmęczenie po walce. Życie powoli wypływające z ran. Każda kropla przybliża cię do śmierci. Nie dasz mi rady. Odstąp. Nigdy. To sprawa między nim a mną. Przecież i tak go zabijesz. Owszem, tak zdecydowałem.
Powody są moje i nic ci do nich. Zejdź mi z drogi, póki możesz. Za chwilę będzie za późno. Chcesz walczyć? Niech i tak będzie. Już skończy się twoja ucieczka przed śmiercią. Dobądź miecza. Już się bałem, że wybierzesz szachy. Miecz na potwory. Obudziłeś się, Geralt. Już zaczynałem się niepokoić. Jaskier? Gdzie jest Wielki Mistrz? Parę kroków stąd. Nie żyje. Strach mnie obleciał. Myślałem, że też się nie obudzisz. Już po wszystkim, choć nie śniłem o przyjemnych rzeczach. Długo mnie nie było? Wiele się wydarzyło. Walki stłumione. Foltest odzyskał władzę. Nie wiem, jakiego wsparcia udzieliła mu Triss, ale efekty były porażające. Nic jej się nie stało? Nic. Pilnowała cię, dopóki nie przyszedłem. Potem musiała iść. Obowiązki polityka. Ciągle lawiruje między królem, czarodziejkami i życiem osobistym. Widziały gały, co brały. A jak twoje sprawy? Udało się? Tak. Ostatni element ma przy sobie de Aldersberg. Odbiorę go i dokona się. Weź co trzeba i powodzenia na szlaku, Wiedźminie. Odzyskałeś już wszystko? Wiesz, co znalazłem przy Wielkim Mistrzu? Amulet z Dwimerytu. Ten sam, który dałeś Alwinowi? Nie wiem. Wygląda tak samo, ale jest zniszczony i wytarty. Musiał go nosić pod zbroją przez wiele lat. Widocznie był dla niego bardzo ważny. Może chronił go przed wrogą magią. A może miał tłumić wrodzone zdolności i natarczywe wizje? Tego już nigdy się nie dowiemy. To już nieważne. Jakub de Aldersberg, jeśli takie było jego prawdziwe imię, nie żyje. To koniec tej historii. Co dalej, Geralt? Jak to co dalej? Nie udawaj. Wiesz, o czym mówię. Odzyskałeś to, co zostało skradzione, ukarałeś tych, którzy skrzywdzili twoich przyjaciół, politykowałeś i rozbijałeś spiski, kochałeś i zabijałeś. Przeszedłeś długą drogę, Geralt. I co teraz zamierzasz? Jestem zmęczony, Jaskier. Pragnę tylko świętego spokoju. Tak sądziłem. Znamy się od wielu lat i nigdy nie widziałem w twoich oczach takiego zmęczenia. Nie chodzi o machanie mieczem, wiesz przecież.
Zbyt wiele od ciebie oczekiwano i jak zwykle musiałeś sprostać zadaniu ponad siły. Nie zrozum mnie źle. Jestem więcej niż szczęśliwy, że znów mamy okazję z sobą porozmawiać. Ale tak sobie myślę, może nie powinieneś był wracać. Mogłeś pozostać w tamtym miejscu, w krainie jabłoni. Widać, nigdy nie zaznam ukojenia. Cóż mogę powiedzieć? Powodzenia na szlaku, Wiedźminie! Wydawało się, że konflikt między Zakonem i Skojatel zmieni Wyzimę w pogorzelisko. Foltest znalazł rozwiązanie. Pozwolił walczącym wykrwawić się. Śmierć Wielkiego Mistrza złamała potęgę Zakonu. Kwiat Elfiej Młodzieży zginął podczas walk na ulicach Wyzimy. Nie było zwycięzców. Powstanie osłabiło Temerię. Foltest wiedział, że potrzebni będą mu zręczni dyplomaci. Triss Merigold została doradczynią króla. Czarodziejki zyskały na znaczeniu. Zdrajcy i intryganci zostali straceni lub wygnani. Szybko zastąpili ich nowi. Lud nie dostrzegł różnicy, lecząc rany i szukając zaginionych bliskich. Nieliczni wiedzieli, co naprawdę stało się w Wyzimie. Ci, których los zetknął z Geraltem z Rivii. Jednak oni woleli milczeć. Pytacie, co stało się z Wiedźminem? To już inna historia. Twoją pomocą Temeria i Redania zjednoczyły się. Więc za twój trud masz godziwą zapłatę. Wasza miłość, mistrzu. Bywaj, królu. Thank you.